chcę ci pokazać niezwykle ekscytującą innowację, którą ostatnio znalazłem. Jak wiesz, ostatnio bardzo mocno pasjonuję się tematem tworzenia agentów AI, więc dzisiaj pokażę ci agenta AI do tworzenia agentów AI, co jest turbo niesamowite, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego, jak to działa. Jest to aplikacja, którą znalazłem pod domeną string.com. Ja już sobie teraz założyłem konto, tam po prostu wystarczyło się zalogować przez e-maila, więc było to bardzo proste. No i teraz tak naprawdę możemy tutaj opisać dokładnie agenta, jakiego chcemy zrobić, a ona na tej podstawie wykona nasze działania. Partnerem kanału jest Yuzme, portal do rozliczeń dla freelancerów, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube, Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla twojej strony. No i coś, co na początku chciałbym zrobić jako takie bardzo łatwe działanie, to chciałbym, żebym otrzymywał na Slacku powiadomienie, kiedy zostanie do konkretnego folderu na Google Drive dostany nowy plik. Więc spróbuję to teraz opisać w języku polskim, zobaczymy sobie parę z językiem polskim. Potrzebuję agenta albo automatyzacji, która w momencie, kiedy na moim dysku Google pojawi się konkretny plik, to znaczy kiedy pojawi się tam jakikolwiek nowy plik w konkretnym folderze, to chcę, aby agent wysłał mi powiadomienie na Slacku z informacją o tym, że taki plik został tam dodany. Tu oczywiście jeszcze musimy poprawić Slack i tutaj edytuję to zdanie. OK. No i zobaczymy teraz, co on zrobi. I to jest coś, co jest naprawdę niesamowicie fascynujące, to, że on tak naprawdę zaczyna bardzo szybko pracować. W dodatku mamy też taką informację, że mamy 2 miliony bezpłatnych tokenów. Aktualnie użył 26 tysięcy, żeby sobie zrobić opis tego wszystkiego. I on w trybie rzeczywistym tak naprawdę przetwarza te wiadomości, które my tutaj opisaliśmy. Więc opisam no dokładnie, że stworzy agenta, który będzie monitorował konkretny folder, wyśle powiadomienie na Slacku, użyje wyzwalacza, doda krok, skonfiguruje połączenie, ustawi folder do monitorowania. Przepiękna sprawa, dokładnie o to chodziło. I jesteśmy wtedy pytani, czy dobrze agent AI zrozumiał, o co nam chodzi. Możemy oczywiście automatycznie zaznaczyć, nie pytaj w przyszłości i wtedy będzie działo się to całkowicie automatycznie, ale ja wolę na razie ten proces trochę śledzić. No więc klikamy, akceptuję plan i zacznij działać. I w tym momencie zaczyna się dziać naprawdę magia z mojej perspektywy. To jest coś niesamowitego, że przyjemno w takich czasach żyć, bo w trybie rzeczywistym ta aplikacja koduje cały proces automatyzacji krok po kroku. W dodatku możemy też widzieć dokładnie, co on teraz wykonuje, czyli nawet sobie teraz napisał, że próbuje zintegrować aplikację i komponenty, które są potrzebne, dodaje wyzwalacz, czy na poziomie preview widzimy dokładnie, jak ta automatyzacja będzie działała, czyli mamy teraz poszukiwanie nowego pliku, następnie dodajemy kolejne kroce, które już się pojawi, czyli wysyłanie notyfikacji na Slacku i to, co jest fajne, to zaraz poprosi mnie krok po kroku autoryzację, czyli o zweryfikowanie tego, aby pobrać konkretne konto, więc mamy progres w języku polskim, gdzie wszystko jest opisane, i dokładnie po lewej w menu pojawiła się prośba o podłączenie konkretnego konta. No z oczywistych względów musimy nasze konto zautoryzować. Wybieram nowe konto i zaloguję się po prostu przez moje dane do mojego dysku mailowego, takiego, z którego wykorzystuję do obsługi maila, newslettera i tak dalej. Autoryzacja została dodana prawidłowo, więc po prostu klikam zapisz. Zobaczymy, czy ze Slackiem pójdzie równie łatwo, bo Slack w większości przypadków, kiedy próbowałem coś takiego robić, trochę mi tam psioczył, trochę marudził, nie zawsze działało to dobrze przy automatyzacjach, na przykład opartych N8N, nie wiem w sumie dlaczego. No i mamy teraz informację, że sobie znalazł dzięki MCP, że mamy tu 2 dyski, dysk udzielony, mój prywatny oraz My Drive, no i teraz musimy skonfigurować folder, w którym miejscu tu ma być. No więc chcę zobaczyć, czy mogę wybrać taki folder, jeśli mogę, to byłoby super, bo chciałbym wybrać folder YouTube. Czy mam taki folder? Nie mam takiego folderu. Mogę stworzyć nowy. Tu są jakieś pliki różnego rodzaju. Zobaczmy, co to jest. O, filmiki z TikToka. Dobra. Ale czy mogę wybrać jakiś konkretniejszy inny plik? No tak, no bo to nie jest... Wybrałem zły dysk tak naprawdę. Czy mogę się teraz cofnąć i zmienić autoryzację? Nie działa to tak łatwo. No dobra. Ale zróbmy w takim razie, że to będzie faktycznie do tego folderu filmiki z TikToka. To będzie wystarczająca informacja. Gdzie tutaj to było? Filmiki z TikToka. O, taki folder na pewno mam. Klikamy zapisz. Został teraz skonfigurowany trigger, czyli w momencie, kiedy tam taki film się pojawi. Jesteśmy pytani o konfigurację. Dobra. Aby sprawdzić test konfiguracji, no to zróbmy test. Nawet sobie otworzę w drugim oknie, że tu faktycznie taki folder istnieje. No i teraz mógłbym tutaj dodać jakiś plik, bo pewnie on na to czeka. No to weźmy sobie teraz moje logo. Na drugim ekranie mam tutaj konkretny folder. O, wrzucę tutaj nowe logo. Nie wiem, czy on tu akurat wysyłam teraz kilka materiałów. O, ale logo dosyć szybko się pojawiło. Zrobił error, okej.
nie powiódł się, nie otrzymał zdarzenia wyzwalającego. No tak, czyli za długo to zajęło. Teraz sprawdzimy tą konfigurację prawidłowo. Jeszcze raz, robimy test i w tym momencie musimy ten plik wrzucić jeszcze raz. Wrzucamy jeszcze raz. Zastąp, plik się pojawił. I teraz poszło wszystko prawidłowo. Mam w dodatku fajny opis tego, że krok po kroku, zgodnie z instrukcjami, muszę przetestować ten trigger, wyzwalasz, co pomyślnie przetestowano, trzyma dane do pliku, teraz muszę skonfigurować krok Slack, kolejny krok super, jesteśmy poproszeni o konfigurację konta na Slacku. No dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało, czy to będzie równie proste. Powinno być, ale mówię, w poprzednich automatyzacjach czasami te rzeczy mi się psuły. Teraz muszę tutaj pokazać, jestem poproszony o autoryzację swojego konta, żebym mógł to zrobić. Muszę przejść do weryfikacji, jak mój Slack się nazywał. Ja nie pamiętam. Outspace rządzi slack.com. Tak mi się wydaje. Tak, to będzie ten Slack. Wróćmy do tego pola. O, dwukrotnie wpisałem domenę. Rządzi slack.com. OK, kontynuuj. Jestem poproszony o zalogowanie się przez konto. Wybiorę moje konto googlowskie, bo tak też loguję się do Slacka. Pozwolę mu się zautoryzować. No dobra, a spróbujmy jeszcze skorzystać z pamięci innego maila. michal@outspace.pl. Zalogujemy się przez maila. Czyli teraz na mojego maila przyjdzie kod potwierdzający. Na drugim ekranie mam otwarte pozostałe rzeczy, więc nie będę ci teraz tutaj tego pokazywał. Przepiszę kod i o VW4EG. Jesteś poproszeni o autoryzację aplikacji, czyli zgaduję, że to nie to samo. Wysłaliśmy na telefon informację o tym, że chcemy się zalogować. Sprawdzam. Faktycznie dostałem SMS-a. Ponownie autoryzuję swoją aplikację. 759874, dobra. Aplikacja jest niedozwolona, więc musimy najpierw to zaakceptować, więc teraz pozwalamy mu na dostępy i wszystko poszło prawidłowo. Nice. Wracamy tutaj. Konto to się nie wyświetla, możemy zobaczyć, czy tu jakaś informacja się pojawiła. Okay, udało się i mamy konto podłączone. Perfekcyjnie. Jestem zszokowany, że to tak łatwo idzie. Mamy jeszcze całe 2 miliony tokenów dostępne, więc na razie taka automatyzacja poszła naprawdę bardzo bezstresowo. O tyle jest to ciekawe, że ta funkcja string.com jest takim rozwiązaniem, który no to jest MCP, czyli agent do pisania agentów z konkretnymi funkcjami. No i teraz chcemy przetestować wysłanie wiadomości na public general. No dobra, możemy taki tekst zrobić. Klikam test, czy wiadomość zostanie wysłana. Ja na swoim Slacku zaraz to sprawdzę. I tak, dokładnie tak to zadziałało. Spróbuję się jeszcze zalogować tutaj, żebyś mógł zobaczyć, jak to wygląda na moim Slacku. Znowu muszę się zautoryzować. I faktycznie w zakładce general jest informacja, że nowy plik został dodany w tym konkretnym folderze, tak się nazywa plik, to jest link do tego pliku, został dodany przeze mnie. Super. To, co mógłbym tutaj delikatnie poprawić, mogę go spytać, czy możesz poprawić formatowanie wiadomości, bo pogrubienia z gwiazdką nie działają. Zobaczmy, czy będzie w stanie w taki sposób reaktywny ze mną pracować, czy zrozumie w progresie. Agent jest skonfigurowany, przetestowany. Użytkownik poprosił o formatowanie wiadomości. Od razu sobie zinterpretował bardzo ładnie ten tekst. Muszę zaktualizować. OK, kliknijmy teraz ponownie test. Wiadomość wysłana prawidłowo. I wiadomość jest wysłana bardzo prawidłowo. Spektakularnie, dokładnie to chciał. Jestem zszokowany, bo ostatnio, jak testowałem tego typu rzeczy, to nie działało tak łatwo. To stwarza mnóstwo możliwości. Ja wiem, że kolejnych agentów będę teraz budował właśnie z pomocą tego, bo do takich prostych automatyzacji jest to dużo szybsze, dużo łatwiejsze niż jakiś make-com, niż Slack i tak dalej. Jedyne, co nam teraz zostało, tak naprawdę, to kliknięcie deploy, żeby ten agent zaczął działać już automatycznie. Więc od tego momentu w aplikacji, kiedy dowolny plik zostanie tam wrzucony, zostanie taka wiadomość wysłana. Mi odebrało mowę. Uważam,
że string.com to jest naprawdę spektakularnie ciekawe narzędzie, w których takiej automatyzacji agentów można tworzyć w sposób bardzo intuicyjny. Nawet gdyby tutaj coś miało to kosztować więcej niż 20 czy 30 dolarów miesięcznie, to nadal jesteśmy w stanie na poziomie takiego tworzenia agentów stworzyć mnóstwo przefascynujących, ciekawych rzeczy. Ja na pewno z tej aplikacji będę korzystał. Mam już pomysły na 3-4 inne automatyzacje, które chcę zaraz budować, więc ja się zabieram do roboty, a ty, jeśli jeszcze nie testowałeś, to serdecznie polecam string.com. A jeżeli materiał ci się podobał, to oczywiście zapraszam cię do lajka, subskrypcji lub jakiejkolwiek informacji o tym, że ten materiał ci się podobał. No i co? Powodzenia w budowaniu swoich agentów i automatyzacji.